Siemano mordeczku, zapraszam cię na grupę Rap Dolny Śląsk. Jest nas tutaj 2994 osoby i każdy z nas interesuje się rapem. Jeżeli ty sam tworzysz jakąś muzykę, robisz bity, dołącz do nas. Podziel się z nami swoimi kawałkami, a my postaramy się je ocenić. Link do tej grupy znajdziesz w opisie. Nie, tak naprawdę to nie są żarty, bo ja tutaj już robię 40 minut sam wstęp do tego filmu, no to ile będę robił ten film? Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wojek TV. Jak sami żeście zdążyli zauważyć po miniaturce i po tytule, dzisiaj będziemy oceniać raperów z podziemia, raperów z grupy Rap Dolny Śląsk. I mam nadzieję, że będzie spoko, że ktoś mi tutaj zaimponuje, że znajdzie się numer, który wrzucę do mojej playlisty i będę go słuchał na przykład w samochodzie. Fajnie, że wbijacie łapy w górę. Powiem wam, że muszę podnieść chyba progi tych łap, bo nie nadążam już z filmami. Tak naprawdę bardzo szybko to robicie. Więc z jednej strony to fajnie, bo tak naprawdę mamy ze sobą lepszy kontakt przez to i tak naprawdę ja wiem, co wam się podoba i co mogę tutaj robić na tym kanale. No i to mega propsuje, co nie? Dobrze, na początek Dominika, hej, jestem tutaj nowa, zapraszam do odsłuchania nutki mojego chłopaka. W komentarzach podajcie swoje, chętnie posłucham i ocenię, pozdrawiam. Okej, zobaczymy, Femin Feat Jakob, podaj mi dłoń. Zobaczymy ten kawałek. Fajnie się zaczyna, podoba mi się już ten teledysk, bo już widać, że jest tutaj jakaś fabuła. Nie twój uśmiech mała, zostaw go na później, mam coś w planach, lubię jak będziesz to sama. I co ty taki styl. Taka trochę Marilyn Monroe, nie? Wybrałaś. I to ty taki styl wybrałaś, ten krok. Na tobie kładę, kładę mój wzrok. Wychodzimy, jest noc, palę fajka i płonę jak on. Fajny, fajny teledysk. Już widzę, że tutaj takie fajne kadry. Jeśli chodzi o kawałek, jest on dobry. Jest delikatnie niespójny jakby z tym teledyskiem, ale to tylko dla wyczulonego ucha. Masz sobie iskrę, budzisz się, gdy coś się dzieje, dzwonisz do mnie. Przecież nie na policję, postawiłbym na ciebie każdą liczbę. Mam wizję, że jesteś moim oknem na świat, więc mam farta. Fajny kawałek, podoba mi się, naprawdę. Fajny projekt, ode mnie tu już łapeczka w górę. Setna łapeczka, więc dołożyłem do tego swoją cegiełeczkę. Subik poleciał. Fajny kawałek, rozwijaj się, wrzucaj na grupę Rap Dolny Śląsk. Dzięki, że się podzieliłeś z nami tym numerem. A jeżeli wy chcecie zobaczyć ten kawałek od deski do deski, zapraszam na grupę Rap Dolny Śląsk. Albo wpiszcie sobie tutaj tytulik i wbijajcie, sprawdzajcie. Także okej, dobra, kolejny numer tutaj grupowicza, Tomasz Stadnik. Koleżka, który jest tutaj mega aktywny, już to podkreślałem, robi dobrą robotę. Także posłuchamy, ocenimy. Codziennie jestem w trasie do roboty i z roboty. Pracuję tam, gdzie ludzie poruszają się jak koty. Ci ludzie lubią ploty, ci ludzie jak roboty. Lubią pieniążek, złoty, pół życia jak roboty. Z roboty do domu, do roboty i z powrotem. A powiedz, kiedy czas na te marzenia złote? A jeśli mają już tą flotę, mają całą kiedę. Wydają na to, co im najbardziej jest niepotrzebne. Ogólnie lipa, błoto, posło, wszystko kurwa kłopot. Kolejny nabar, bagaż, a bagaży mają potok. I odtąd dotąd i ode mnie płynie rymów potok. Uwaga, będzie potop, jeden z drugim się nie potop. Bo to top, siada mi na bańkę i nawijam. A bańka buja tak się, jakby chciała już spaść z kija. O kurwa, mamma mia, znowu ten ham nawija. Tylko przeklina, przeklina, przeklina i przeklina. Bardzo dobry kawałek, bardzo fajnie ty to składasz, bardzo mi się to podoba, stary, naprawdę. Fajnie by było tylko, żebyś tutaj zrobił jakiś taki mega, wiesz, profesjonalny teledysk. I naprawdę by mi się dało, marzy mi się taki teledysk od ciebie. Fajnie, że jesteś na tej grupie, fajnie, że mogę cię ocenić, że ty jesteś taki aktywny. No i dzięki, stary, no dzięki Fafik za to, że wrzucasz tutaj numery. Pozdrawiam cię, już dawno subskrybuję i czekam na następny numer. Elo, wariacie. Teraz przeglądniemy sobie numer Dziaku, nie jest mi żal, zobaczymy co to za numer. Nie jest żal, nie jest żal, oh, oh. Nie jest żal, nie jest żal. To trochę słabe. A cały ten związek był zwykłą żenadą. Nie mam poczucia, że znów za czymś tęsknię, czegoś mi brakuje, na pewno nie kłótni. Byliśmy razem, to trzaskała drzwiami, albo siedzieliśmy oboje smutni. Ja piszę rapy, ona w telefonie, wszystko niby spoko, przecież grała w kulki. W sumie to po czasie można powiedzieć, że leciała z nimi na planetę kurwik. Suka to suka, jak tego nie skminisz, to będziesz miał problem, a jak krzyknę gadę. Nie daj się złapać, nie bądź aż tak głupi, a ty może mała byś dała już spokój. Powiem ci, że teledysk
można by było dopracować, nie są zły, ale mógłby być lepszy. Ode mnie tutaj już łapeczka w górę poleciała na zachętę. Nie jest to złe, można tego posłuchać, można to obczaić, oglądnąć, ten teledysk, ale możesz popracować nad tym, żeby to było jeszcze lepsze. Dzięki, że jesteś na grupie, dzięki, że to dodałeś, fajnie, że mogłem to ocenić. Rozwijaj się dalej i trzymaj się, mordo, do następnego. Okej, teraz ocenimy sobie kawałek Chudego, Nie mam siły. Zobaczymy, jak tam nawija, jak to wygląda u niego, jaki to jest projekt i o co tak naprawdę tutaj chodzi. Chudy, nie mam sił. Chyba faktycznie nie masz sił, stary. Chudy, nie mam sił. Nie mam sił, ale walczę z nałogami. Nie mam sił, ale walczę z nałogami. Stary, musisz jeszcze mega dużo pracować nad sobą, nad tym, jak chcesz wyrażać siebie. Powiem ci, masz tu łapę na zachętę. Moja rada jest taka, żebyś nagrywał oczywiście, ale niekoniecznie wszystko wrzucał do sieci. Jeżeli coś jest gorsze, jeżeli czujesz, że coś ci nie wyszło, to nie wrzucaj tego, nie pokazuj, schowaj to gdzieś u siebie na półce, niech to leży. Ty trenuj, aż stary zdobędziesz jakiś poziom i wtedy dopiero zacznij się tym chwalić i udostępniaj i wrzucaj na kanał. Myślę, że to jest taka dobra rada dla ciebie. Kolejny numer, który sprawdzimy, to Lasek Feat Pszczoła. Zobaczymy, jak tutaj mordeczki lecą. Już na samym wstępie mogę wam powiedzieć, że możecie potrenować troszeczkę z miniaturkami, żeby to przykuwało oko. Wiecie, o co chodzi, bo ta miniaturka nie zdobywa za bardzo widza. Już to mówiłem, będę to powtarzał, bo to jest ważne, po prostu. Ty tanio skóry nie sprzedajesz, sztuka rodzi się w bólach, dlatego bólisz za album. Wiecznie żywe korzenie na kilku nogach, jak bonsai wolnych sobot. Sztuka rodzi się w bólach, dlatego bólisz za album. Fajne wersy, fajnie rozkminione. Pragniesz, dostajesz niedzielę od handlu. Świeże krawatów, pomysły rozrzucają nas po tworkach. Wszędzie mnie pusto, nie ma rapu z musu. Raperzy na ilość dają staty do gusu. Możesz być każdym, jeśli wkładasz to całego siebie, ale... Bardzo fajny kawałek, podoba mi się styl tego ziomeczka. Taki jest bardzo jakby agresywny, emocjonalny. Podoba mi się to, podobają mi się te wersy, bo są takie mega mocne. Naprawdę dobra wzrota, mordo, dobra. Jak jesteś kamerzystą, nigdy nie będziesz raperem. Po swoim najlepszym koncercie patrzę na długą kolejkę po zdjęcie. Nie do mnie, ona też stoje po zdjęcie. Te wersy nie wiadomo na Empik, to na pewno nie odpuszcza. Jeżeli nigdy nie wiadomo, to możesz być pewien, że Adam nadal to rapuje. I to już nieważne, czy jeszcze jestem po tej stronie, czy już dawno po drugiej. Kurwa, skup się, nie mamy czasu na wdechę, bo tyle jest do zrobienia. A czas ucieka, jak gdyby to miała być kara rozdawana za to, że wena nie została odnotowana wtedy, kiedy była najbardziej potrzebna. Jebać, i tak zrobię to teraz, a czas jeszcze na naszą korzyść nas pozmienia. Pszczoła, lasek, konia, zwal se teraz. 2.19, 2.20, 2 CD z podziemia. Fajny kawałek, podoba mi się teledysk, naprawdę tutaj zapierdalacie, robicie dobrą robotę, ode mnie już poleciała łapa, poleciała subskrypcja, dzwoneczek, naprawdę dobry kawałek. O, widzę, że tutaj nawet poleciał ode mnie komentarzyk, więc jest spoko, Jurkowski coś tutaj pisze, wersy są w tempo, wszystko leci. Więcej energii w pierwszej wzrotce, no nie wiem dlaczego więcej, stary, dla mnie pierwsza wzrota też naprawdę rozpierdala. W drugiej zdeczka, dykcja i cyk, mamy to. No nie wiem, stary, moim zdaniem Pszczoła tutaj też ciśnie ostro. Może ma taki styl, może się to tak naprawdę nie podobać, ale na przykład ja się tym jaram. Jurkowski, wariacie. Dla mnie dobry kawałek, na serio. Tutaj mordeczka wrzucił kilka wersów od siebie. Sobol, zobaczymy, jak tutaj nawijasz, wariacie. Tutaj. Stężenie polskiej mody miesza się z niemiecką stroną. Niezliczone stylu tony będą bujać swoją głową. Nazywany Sobol albo rapu czysty nowość. Dla niejednych mara, a dla innych czysta rozkosz. Wyjdzie nam znowu ryje i owijając rymem głowę. To tak jakby kac zakładał ci na głowę torbę. Studio moim domem, rodzina moim gronem. Chodź to pokażę ci, co nazywamy szbornem. Stoimy tutaj razem i nazywamy to murem. Tutaj każdy dzień
dzień nie jest obity welurem. Sędzią was zapraszam, ale nic nie obiecuję. Krzywda dzieje się tu temu, który pajacuje. Zasady obejmują, każdy je tu egzekwuje. Znajdujemy tego, co ich tutaj nie szanuje. Powodzenia życia, ale na nas nie ma chuja. Chodź no i spróbuj kurwa się z nami porównać. Powiem ci tak, o, nagraj to całe, żeby to był normalnie spójny kawałek, zrób do tego teledysk, nagraj to w studiu i będzie spoko. Teraz ciężko mi ocenić, bo tak naprawdę mega średnio słychać wersy i jak to tak naprawdę akcentujesz, bo jest to nagrane telefonem, ale widzę, że styl masz dobry, widzę, że taki unikatowy. No jak dla mnie na propsie, stary, wiesz o co chodzi, łapa w górę poleciała, trzymaj się i wrzucaj więcej kawałków na grupę, rób to w studiu, wariacie. W końcu studio jest twoim domem, a my lecimy dalej, mordy. Czasem jest pięknie i bywa też horrorem. Płynie czas, seria trwa, sezon za sezonem. We własnych scenariach każdy z nas jest aktorem. Na planie życia tu i teraz on zostaje rolę. I czasem jest pięknie i bywa też horrorem. Płynie czas, seria trwa, sezon za sezonem. Otwieram oczy rano i odpalam swój serial. No życie panie odgrywa na losu reżyseria. Każdą rolę określają ścisłe kryteria, ale sam decyduję, czy to drama, czy komedia. Choć tak samo, Damian, ważne jest to, żebyś nagrał to w studiu, żebyś zrobił kawałeczek od deski do deski, wrzucił na grupę. Podejrzewam, że kawałek i tekst ma potencjał, tylko że po prostu jest nagrane w słabej jakości, słabą kamerką, po prostu słabym telefonem i dlatego to tak brzmi. Także życzę ci tego, żebyś wpadł do studia i nagrał to w studiu. I dzięki, że wrzuciłeś w ogóle na grupę, dzięki, że postanowiłeś się pochwalić swoim numerem. Ja tutaj normalnie łapę zostawiam do góry dla zachęty. Trzymaj się i trenuj. Kysy, kobieta z tatuażem, dobry ziomek, poznałem go osobiście. Podoba mi się naprawdę ten kawałek. Wracam do niego, ja go już znam. Przysłuchamy go. Pokażę wam. Gorąco zachęcam was do tego, żebyście sprawdzili ten numer, nie? Bo jest spoko, naprawdę. Beat to jest w ogóle sztosiwo, jak ja pierdolę. Tekst tak samo, nie, no naprawdę, dobry kawałek, bardzo dobry. Znam historię kilku dobrych ludzi w tym barze. Historie zazwyczaj idą z alkoholem w parze. Barman, nalej mi piwka zanim zacznę. To jasne, że duże, że jasne pianka na trzy palce. Zaraz ja to zapłacę z kieszeni. Wystaje mi dwa kace, bo nie lubię mieć kaca. Więc to tłamszę, podchodzi laseczka. Ej, ładne tatuaże i patrzę Poczekaj malutka, za ciebie też zapłacę. Czekaj zaraz, gdzie jest mój portfel z hajsem. Ej, dobra chuj w to, przecież mam kartę. Rzuciła w moją stronę uśmiechem, ja farta. Kątem oka widzę osła, chyba przyszła z chłopakiem. Pół serio, pół żartem, nawijam jej, że fajnie byłoby wyjść we dwójkę gdzieś razem. Tylko pozbądź się go, nie chcę z chłopakiem. Taki kawałeczek, taki o. Tematyka chillująca. Bardzo dobry tekst, siada mi to. Łapa w górę, subik poleciał. Kysy, wariacie, czekam na następny taki numer. Beat i tekst po prostu rozpierdalają. Siada mi to konkretnie. I tyle w temacie. Dla mnie to jest kocur, co nie? Właśnie na moim kanale pojawiło się 2000 subskrybentów. Bardzo wam za to dziękuję. Fajnie by było, żebyśmy dobili w tym roku do 3000. Słuchajcie, na 2000 miał być numer z teledyskiem. Mój numer, mój kawałek z teledyskiem oczywiście będzie. Tylko potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu na to, żeby dopracować, żeby numer był sztosiwo. Wiecie o co chodzi? Ale w międzyczasie zrobię wam też specjalny odcineczek na 2000 subów, specjalnego vloga. Będą jakby dwa specjalne odcinki na 2000 subów, więc myślę, że spoko będzie. A my lecimy dalej. Proszę państwa, a teraz Marcin, zobaczymy jak rapuje. Sprawdź, a ty weź to sprawdź, ja rosnę w siłę. Pompuję rap jak ta szynce, goryle w tej dziedzinie. Muszę być najlepszym zawodnikiem. Za koszty lubom raperów kładę na pizę. Bo w temacie jesteście takie kurwa prawiczek. Na siebie liczę, gdzie zaczynałem od zera. Petardą wracam jak przystało na rapera. I nie patrz na to, że na kurwie podziemia. Bo nie jednego banana spierdalam, co zaliczył legat. Jebać. Jak nagrasz cały kawałek, to będzie naprawdę dobry.
swoją drogą, wiecie dlaczego bardzo dużo ludzi nagrywa w samochodzie? Dlatego, że samochód jest taką jakby kabiną wygłuszającą i dobrze się tam nagrywa, dobrze się tam rejestruje dźwięk telefonem. I to jest naprawdę spoko. Taki styl troszeczkę jak Cegła, zaraz wam pokażę Cegła, jak Cegła rapuje. Cegła to jest taki stary, niedoceniony raper, ale bardzo dobry, zawsze go słuchałem i tak naprawdę mordo fajnie, propsuję ten twój numer, nagraj go od deski do deski w studiu, zrób do tego teledysk i na pewno będziesz to siwo. Ode mnie elegancko, łapeczka do góry i życzę powodzenia, a wam pokażę teraz Cegłę. Zobaczcie, ziomeczek ma naprawdę bardzo podobny flow, bardzo podobny styl do Cegły. Ten numer to scenariusz, który pisze się sam. Pierdolą farmazon, ja zadaję kłam. Mówię o tym, co wiem, wiem na czym się znam. Podczas ty Kaiser napierdala w tam. Co znaczy być tu, co znaczy żyć tu. Ty dom... Jak widzicie, moim zdaniem mega podobny styl ma ziomeczek do Cegły. Swoją drogą sprawdźcie Cegłę, sprawdźcie tego ziomeczka. Ja propsuję, czekam na kawałek od dechy do dechy nagrany w studiu. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich filmów z oceniania, z przeglądania tej grupy, zostawcie 50 łapek w górę i wlatuje kolejny taki film. Jeżeli chcecie, możecie wspierać ten kanał drobnym datkiem. Wszystkie linki macie w opisie, linki do grupy macie w opisie. Jeżeli chcecie przesłuchać te wszystkie kawałki, które dzisiaj żeśmy przeglądali, zapraszam na grupę Rap Dolny Śląsk. Tam wszystkie te kawałeczki znajdziecie. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy dodają na grupę Rap Dolny Śląsk swoje numery. Dziękuję wam za to. Dzięki wam ta grupa się rozwija, ten kanał się rozwija. Więc jest okej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.